Jak wszyscy dobrze wiecie, popularna bajka Ed, Edd i Eddy była produkowana przez spory kawałek czasu. Jednak między 7 października 2003 roku a 21 października odcinek 34 został przez przypadek wyemitowany tydzień przed planowaną emisją. Z jakiegoś powodu jestem jedynym, który o tym wie. Dowiedziałem się również od kogoś z biura, że główny pisarz tej bajki przeziębił się i w zamian za odtworzenie odcinka 34 zmuszeni byli do puszczenia powtórki całego pierwszego sezonu. O 5 rano czasu wschodniego ludzie relacjonowali o niepokojącym nowym odcinku, którego premiera odbyła się na Cartoon Network. Niektóre dzieci na swoje nieszczęście również go obejrzały. Najwyraźniej jakość odcinka była nieszczególna, choć utrzymywała się w ogólnych normach. Animacja była wzburzona, głosy były obniżone i bardzo przytłumione. Linie psujące obraz poruszały się z góry na dół. Możemy tego uświadczyć w podobny sposób, oglądając zepsutą kasetę VHS. Sceneria była opisywana w następujący sposób. Przygnębiający mrok i depresja bez jakichkolwiek zmian rekwizytów i obiektów w tle. Klimat burzliwy. Postacie również zachowywały się dziwacznie. Zamiast normalnej głupkowatości, osobowości były inspirowane czymś ponadto. Widzowie narzekali, że bohaterowie wydawali się mocno podnieceni i pałali nienawiścią bez żadnego powodu względem siebie. Jednak wydawało się, że cały czas szlochali między tymi zachowaniami. Główni bohaterowie również seplenili w jakoś bardzo zły sposób. Nikt nie wie dlaczego, ale wyczuwało się w tym seksualne podteksty, co tym bardziej przeszkadzało widzom. Byłem jednym z nich. Odcinek zaczął się, kiedy Eddy szedł przez ulicę z Eddem. Zauważyłem, że trzeciego z nich, Edda, nie ma. Ujęcie było kręcone jakby z narożnika, lecz z obu stron tak, żeby bohaterowie szli na wprost widza. Eddy był zdenerwowany i zaczął się zmieniać. Jego oczy wokół tęczówki zrobiły się czerwone. Edd wyglądał na kompletnie niepocieszonego i praktycznie powłóczył nogami za Eddym. Miał łzy w oczach. Były nieobecne i spoglądały w nieznanym kierunku. Kevin, ich ciągły przeciwnik, jechał na swoim rowerze naprzeciwko Eddów, zmierzając wprost na nich. Ujęcie zrobiło się rozmazane i dał się usłyszeć niski jęk Eddiego, zanim Kevin w niego uderzył. Co tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło, bo ekran zrobił się czarny. Ekran znów wrócił do normalności i widać było Kevina. Po raz kolejny jadącego wprost Eddiego. Tym razem obraz był niezwykle mocno rozmazany. Wszystko co widziałem to zielony kleks pędzący w stronę żółtego kleksa. Znów niski jęk. Jednak tym razem brzmiał jak dźwięk z zepsutego mikrofonu i pojawiło się głośne buczenie. Skutecznie przygłuszające jęk. Następnie pojawiła się scena, w której Edd śpi w łóżku Eddiego. Szczerze, może nie wydarzyło się to nagle, a jednak podskoczyłem na krześle i trząsłem się jak osika. Budząc się, poruszał się niezręcznie po okrągłym pokoju. Jego szybkie kroki można było usłyszeć, ponieważ odgłosy były bardzo wyraźne, a ujęcie było jakby z lotu ptaka, ukazując drepczącego po pokoju Edda. Nie było tam żadnych drzwi. Edd zaczął wydawać odgłosy jak wydra, coraz bardziej gorączkowo i maniacko krążąc po pokoju do momentu, w którym obraz znów zaczął się rozmazywać. Purpurowy pokój zdawał się połykać pomarańczową plamę. Nastąpiło bardzo duże przybliżenie na frontowe drzwi domu Eddiego. W absolutnej ciszy ten stan trwał około 2 minut. Co najmniej 2 minuty przerażliwej ciszy. W następnej scenie widzimy Jimmy'ego i Sarę znajdujących się u lekarza. Jimmy jest zasłonięty przez wiszącą lampę. Razem głośno płaczą. Sara próbuje dodać mu otuchy, co raczej nie było w jej zwyczaju. To boli, Sara. To boli. Nagle drzwi z impetem się otwierają i wchodzi dentysta. Jest zbyt wysoki, żeby kamera uchwyciła jego twarz. Sara została wyprowadzona z pokoju i kamera ukazała Jimmy'ego. Jego aparat na zęby był zniekształcony. Przednia szyna
wygięła się do góry, rozciągając jego wargi bardzo mocno, w nienaturalnej proporcji. Z jego przednich dziąseł ściekała krew i brakowało zębów. Niepokojące było to, że został pozbawiony kończyn górnych i dolnych. Zdawał się mieć porażenie kończyn dolnych. Prawie się rozpłakałem, kiedy zrozumiałem, że to właśnie inni bohaterowie tak mocno go pobili i wygięli mu szynę. Kamera zatrzymała się na jego zdeformowanej twarzy przez kilka sekund, jak obrazek. Znów w kompletnej ciszy. Pojawiły się reklamy. Gwałtownie zostajemy zaatakowani obrazem bardzo włochatego Ralfa, który siedzi w swojej bardzo ciemnej szopie i wciąż na nowo doi krowę. Trafiamy po raz kolejny na wizualną pętlę. Ekran się rozmywa do momentu, aż nie wygasa. Nas czyta jakiś magazyn na swojej kanapie. Jakoś jest tym razem idealna. Eddie jest teraz sam, bez Eda. Jakość się załamuje jeszcze bardziej niż na samym początku. A on ciągle chodzi. Słońce świeci, co odzwierciedla jego nastrój. Ponieważ uśmiecha się i zaczyna biec. Widzimy drzwi domu Ediego i jesteśmy obserwatorami z jego punktu widzenia. Kiedy ten dociera do drzwi i otwiera je, jego dom jest miły, przytulny i jasny. Brzmi bardzo kiepska gra na skrzypcach. Jedyny dźwięk, który się pojawia, kiedy Eddie chodzi po swoim domu. Otwiera drzwi do swojego pokoju. John znajduje się pod kanapą nas. I wyczołguje się z niej na czterech kończynach w prześmiewczy sposób, podskakując za nią wciąż niezauważony. Zaśmiałem się, bo ktoś zapomniał dorysować mu oczy i przypominał mi Kreta. Nagle przestałem się śmiać. Zaczął połykać głowę nas. Nadal w kreskówkowym stylu, jednak to już nie było to samo. Nas zaczęła się rzucać i kopać. Johnny stał w swojej pozycji, aż znieruchomiała. Przybliżenie na jego twarz ujawniło obecność bardzo malutkich, lecz ludzkich oczu. Ed leżał w domu Ediego. Już się nie poruszał. Na koniec kamera ukazała dom Ediego. Około 3 minuty. I pojawił się następny program.